Ludzkość była kiedyś uzależniona od kopalnych źródeł energii, ale ich niedobór doprowadził cały świat na skraj wojny i zniszczenia. Wtedy naukowcy, wykorzystując inżynierię genetyczną, wynaleźli specjalne kwiaty, które produkowały energię. To radykalnie zmieniło ludzkość. Wszyscy ludzie, którzy osiągają wiek 16 lat, przechodzą operacje plastyczne, aby uczynić ich pięknymi. Żyją oddzielnie od młodych ludzi, którzy jeszcze nie przeszli tej procedury. Nazywa się ich dziwakami. Teli nie może się doczekać, kiedy będzie piękna. Jej najlepszy przyjaciel Perez ma przejść zabieg kilka miesięcy wcześniej, po czym przeprowadzi się do dzielnicy po drugiej stronie rzeki, gdzie mieszkają piękności. Umawiają się na spotkanie dokładnie miesiąc po zabiegu. Jednak po zabiegu Perez przestaje odpowiadać na wiadomości. Dziewczyna jest zakłopotana, więc postanawia przejść przez most do dzielnicy pięknych ludzi. Zakładając maskę, Teli wędruje wśród nich, aż spotyka odmienionego Perezę. Ten wyznaje jej, że teraz nie ma o czym z nią rozmawiać. Infiltracja Teli zostaje odkryta przez strażników. Dziewczyna chwyta kamizelkę ratunkową i postanawia uciec. Wraca przez most, gdy zostaje zauważona przez przelatujący helikopter ochrony. Dziewczyna o imieniu Shay, latająca deska, przychodzi jej na ratunek. Po tym incydencie rozwija się między nimi silna przyjaźń. Jej nowa przyjaciółka uczy ją, jak jeździć na hoverboardzie. Shay zapoznaje również swoją nową przyjaciółkę z buntowniczymi dziewczynami, które podzielają jej poglądy na temat wolności. Pewnego dnia Shay mówi Teli, że myśli o dołączeniu do Smoke, osady wolnych ludzi, którzy zrezygnowali z obowiązkowych operacji plastycznych. Teli nie wierzy, że Smoke istnieje, więc aby udowodnić swoją rację, Shay zabiera ją ze sobą. Zostawiając swój kocioł na ogrodzonej granicy, udają się w głąb lasu. Oprócz naturalnego piękna czekają na nich postapokaliptyczne ruiny. Shay rozpala ognisko, aby przyciągnąć Dawida, przywódcę dymu. Jednak gdy ognisko zostaje rozpalone w nocy, Teli boi się podążać za Shayem. Jeśli zostaną przyłapane na tej czynności, nigdy nie będą miały prawa być piękne. W tym momencie drogi przyjaciółek rozchodzą się. Kiedy jednak nadchodzi termin, Teli zamiast na chirurgię trafia na oddział przypadków specjalnych. Tam spotyka ją szef tej utopii, dr Cable. Dr Cable ma dla niej propozycję. Teli musi pomóc wytropić niebezpiecznego terrorystę Dawida, który planuje zniszczyć miasto pięknych ludzi. Wieczorem Perez, który przeszedł operację, odwiedza ją z dzielnicy Hansem People. Guy przyznaje, że mylił się podczas ich ostatniego spotkania i prosi o zaakceptowanie warunków doktora, aby móc się z nim połączyć. Teli zgadza się zostać ich agentką. Dr Cable daje jej wisiorek, który po aktywacji wyśle oddział Special Circumstances na współrzędne. Dziewczyna podąża za wskazówkami pozostawionymi przez Shay i wyrusza w podróż. Podróżując wzdłuż torów, przemierza strome klify, zanim dociera do pola o niezwykłych kolorach. Podążając za wskazówkami, Teli osiada tam na noc. W nocy budzi ją pożar. Nie wiedziała, jak uciec przed otaczającymi ją płomieniami, a David przychodzi jej na ratunek. Skanuje jej rzeczy, aby odzyskać ukryty nadajnik. Dr Cable zostaje poinformowana, że nadajnik Teli został usunięty i wysyła zwiadowców. Rano David zabiera Teli na miejsce postoju, gdzie znajdują się pozostali członkowie Smoke, w tym Shay i Croy, przyjaciółka Dawida. Shay przekonuje przyjaciela, by został z nimi, by lepiej ich poznać. Zgadza się i następnego dnia leci z nimi helikopterem, by podpalić dziwne kwiaty. Według twórcy dymu, kwiaty te wysysają wszystkie soki z ziemi, uniemożliwiając reszcie flory naturalne rozprzestrzenianie się. Dlatego zniszczenie ich jest dobrym uczynkiem. Podczas pracy Shay spada z helikoptera. Teli skacze w dół, by wyciągnąć przyjaciółkę z dymu. W tym momencie pojawiają się zwiadowcy, dziewczyny trzymają się liny, a koledzy wyciągają je helikopterem. Croy staje się podejrzliwy wobec Teli. Odkąd ją poznali, zaczęli pojawiać się zwiadowcy. David jednak jej ufa. Drużyna wraca do osady założonej przez wyrzutków, którzy nie chcą stać się piękni. Dziewczyna zbliża się do Dawida, który uczy ją strzelać z kuzy i przyzwyczają do pracy fizycznej. Miejscowi demontują linię kolejową w poszukiwaniu surowców. David urodził się w dymie, gdy jego rodzice uciekli z miasta. Zauważywszy modzele na dłoniach Teli, nieprzyzwyczajonych do pracy, chłopak daje jej rękawiczki.
Mieszkańcy robią wszystko sami, nie przy użyciu drukarek 3D. Pomimo dobrej woli i sympatii mieszkańców, nie wszyscy ufają Teli. Dziewczyna próbuje dowiedzieć się czegoś o broni Dawida. Zapytany wprost, chłopak zabiera ją do odległej chaty, w której mieszkają jego rodzice, Ace i Mady. Mówią jej, że kiedyś byli chirurgami w mieście, dopóki nie odkryli, że operacje nie tylko upiększają ludzi, ale także uszkadzają ich mózgi. Innymi słowy, czynią ludzi głupimi. Kiedy zostało to zgłoszone dr Cable, kazała przerwać badania. Rodzice Dawida uciekli, a przy okazji wynaleźli lek na uszkodzenia mózgu. Tylko pacjent musi przyjmować go dobrowolnie, chcąc odzyskać swoją tożsamość. W przeciwnym razie zmiany mogą doprowadzić do śmierci. To właśnie tego leku obawia się dr Cable. W końcu zagraża on jej władzy. Po tej rozmowie Teli postanawia wrzucić medalion do ogniska, nie zdając sobie sprawy, że wysoka temperatura aktywuje go przed zniszczeniem. Wyznaje Dawidowi, że chce zostać w dymie. Ale rano osada zostaje zaatakowana przez bojowników sił specjalnych, w tym zmodyfikowanego Perejze. David i Teli obserwują z zasadzki, jak przystojni mężczyźni przejmują całą osadę. Dr Cable żąda, by Aza i Mady's oddali swojego syna. Kiedy odmawiają, każe Perezowi zabić Azę, skręcając mu kark. David wybiega do ojca i nie zauważa, jak matka wsuwa mu do torby kapsułkę z lekarstwem. Kiedy Teli wychodzi, Cable dziękuje jej za pomoc w schwytaniu terrorysty i zaprasza ją z powrotem do miasta, aby przeprowadzić operację za prywatne pieniądze. Przeklinają ją. Teli ucieka jednak do jednego z magazynów, gdzie rozlewa paliwo i wznieca pożar. Dzięki zamieszaniu David uwalnia się i ucieka do lasu. Bojownicy dywizji rozbijają osadę i ładują więźniów na samoloty. Gdy odlatują, Teli udaje się do kryjówki Dawida, by zaoferować mu pomoc w uwolnieniu przyjaciół. Śmigłowcem lecą do miasta. Tam Teli przekonuje swoich przyjaciół rebeliantów do przeprowadzenia sabotażu. Następnie zapalają w powietrzu znak z napisem Smoke Lives. David i Teli zakradają się do otwartej śluzy powietrznej, po czym omijają strażników w hangarze. Nokautują strażnika i otwierają celę, w której przetrzymywani są więźniowie. Okazuje się, że Shay została już zabrana na operację. Teli wyrusza jej na ratunek wraz z Dawidem i Mady. Jednak na sali operacyjnej jej przyjaciółka przeszła już drastyczną zmianę. Pojawiają się dr Cable i Perez. Zamierzają przeprowadzić na nich operację, aby uczynić ich pięknymi, ale głupimi. Ale w tym momencie za oknem pojawia się helikopter. Croy aktywuje miotacz ognistych kul, podpalając sprzęt w pomieszczeniu. Operacja zostaje przerwana przez pożar, a pacjenci uciekają, wydostając się ze swoich boksów. Mady chwyta drugi składnik lekarstwa z pudełka. Po wydostaniu się na dach, uciekinierzy napotykają Perisa. Wybucha między nimi bójka, podczas której były przyjaciel zwisa za jedno ramię z krawędzi dachu. Teli próbuje go uratować, ale Perez spada. Następnie udaje im się wydostać z miasta. Po dotarciu do ruin starożytnej cywilizacji są gotowi wypróbować lekarstwo na głupotę. Wszystko, co muszą zrobić, to znaleźć ochotnika. Naiwnie wierząc, że będzie to Shay, niespodziewanie spotykają się z odmową z jej strony. Dziewczyna chce pozostać piękna. Teli postanawia zgłosić się na ochotnika do operacji. Po operacji obiecuje wrócić do nich, by podać szczepionkę. Po pożegnaniu dziewczyna wsiada z Shayem do samolotu. W finale Teli przechadza się po swoim idealnym mieszkaniu, odpowiadając asystentowi głosowemu, że czuje się idealnie. Na tym film się kończy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.